Hello guys, witajcie ponownie. Today a quick overview video of the latest robot I got. This is Electrolux Trilobite 2.0. The first Electrolux commercially made robot vacuum cleaner. Dzisiaj takie omówienie szybkie odkurzacza, który ostatnio nabyłem. Jest to Electrolux Trilobite 2.0. Jest to pierwszy odkurzacz taki komercyjny firmy Electrolux. I believe this robot vacuum cleaner was introduced in 2002 or 2003. Myślę, że ten odkurzacz został zaprezentowany po raz pierwszy w 2002-2003 roku. So this is very, very old robot vacuum cleaner. It is also very tall compared to today's robot vacuum cleaners, but very, very powerful. I think it is even more powerful than Nitos. To jest odkurzacz bardzo, bardzo stary. Jak widać, jest bardzo wysoki w porównaniu do dzisiejszych rumów, ale jest to też jeden z najmocniejszych odkurzaczy, jaki kiedykolwiek wyprodukowano. Myślę, że nawet mocniejsze niż odkurzacze Nito. So what we have here is at the bottom, there we have a brush similar to Nito, first Nito robots. It doesn't have the bristles, but silicone, something like silicone, I believe. Jest taka szczotka tutaj, która właśnie nie ma takiego typowego włosia, tylko takie silikonowe trzypaki, coś podobnego jak w Nito. So this Electrolux is 19 watts. It's very, very powerful. And it uses the old-style Nitum nickel metal hydride battery, 18 volts. This is made in European Union, so this is not made in China. Very rare today, because most robots today are made in China. Więc ten robot ma aż 90 W mocy. Używa starego typu akumulatorów niklowo-metalowo-wodorkowych 18 V. I został wyprodukowany w Unii Europejskiej, co jest bardzo rzadkie dzisiaj, ponieważ większość dzisiaj robotów jest produkowanych jednak w Chinach. Here we have two spring-loaded wells, motorized wells, as well as few rollers there. And this is battery compartment, where two batteries are inside this. Więc tutaj mamy dwa koła napędowe, takie rolki. I w tej części znajdują się dwa akumulatory. At the front, we have some sonar thing like this. There are some sensors there. Więc we froncie mamy tutaj taki sonar, czujniki ultradźwiękowe. There are ultrasound sensors, czujniki ultradźwiękowe. And here is a display. It's very old style display because it is LCD display. But it is text display, so it can show text informations. Very rare even today, because most robots today are not equipped with displays at all, because they use Wi-Fi and smartphone app. But this robot has built-in display. There are four buttons and a cover for the dustbin, which I show later. There are also vents, the air coming from this, and of course the bumper. Also here we have a handle to take this robot from one room to another. Więc na froncie tutaj odkurzacza mamy również wyświetlacz od góry, wyświetlacz tekstowy.
Jest to wyświetlacz LCD, ponieważ dzisiaj większość odkurzaczy automatycznych w ogóle nie ma wyświetlaczy, ponieważ ma łączność Wi-Fi i sterować je można za pomocą aplikacji na urządzenia inteligentne, smartfony itd. Natomiast tutaj został zastosowany wyświetlacz LCD tekstowy. Mamy cztery przyciski sterujące. Tu jest pokrywa zbiornika na kurz, który zaraz pokażę. Natomiast tutaj znajduje się wylot powietrza z dwóch stron. No i oczywiście zderzak na sprężynie. A także ukryty uchwyt do przenoszenia odkurzacza z pokoju do pokoju. So, when I press the power on button, there is a power on button. There is yes button, like OK button, stop button and some arrow button. Więc tutaj mamy cztery przyciski, włącznik, wyłącznik. Yes to jest coś takiego jak OK, czyli potwierdzanie. Stop, zatrzymywanie i przewijanie, taka strzałka do przewijania funkcji. So when I press this button, this is the intro Electrolux and now we have the program, selected program, press to enter menu, press arrow to enter menu. The selected program is normal, timer, auto, start cleaning. If I press yes, it will start cleaning, but I can also press the arrow down to select program. So if I want, I can select the program. I can choose between normal, quick and spot. If I choose the normal, yes, I can also select a timer for this program. So if I press yes to select timer, yes, I can select between auto, on and off. If I select auto, there is nothing. Select timer, okay, the auto, on. If I select on, I can choose between different cleaning times from 5, 10, 20, 40 and 60 minutes. Okay, yes. Manual selection of cleaning time, okay. The off, what that mean? Run until battery low, okay. And the auto, automatic calculation of time for cleaning, okay. So I press okay. Now timer is auto. Normal program, but I can also choose another program which is quick, and in this program you can also choose timer on and off. If I choose timer on, I can choose between different cleaning time. For example, 10 minutes, but I can also choose the off. Run until battery low. Okay. Okay. So for the quick, I can choose a timer, or also I can choose timer off, so it will run until the battery is fully discharged. Okay. Select program again. So what is quick? Program cleaning without wall following.
So the quick program is a program without wall following, but the normal is with the wall following. Program cleaning with wall following. So there are two programs, with normal and without quick, without wall following. Also there is third program, which is spot. For spot cleaning, there is no time selection. I can back. Okay. The spot is program cleaning of area 1 per 1 meter. Okay. We also have a feature like stop. Okay, power off. We also have a feature to delay start, so we can set a time. Okay, today is Monday. Okay, and actually 7 p.m. Okay, but we also can delay the start for each day, like Sunday, Monday, Tuesday, entire week, hours per day. Press to select day, confirm with yes. I don't want it. Also, we can enable. And disable. Okay. And then last feature in this menu is select language. So we can choose between languages. There are several languages here, like English, Espanol, Francois, Hrvatsky, Italiano, Magyar, Netherlands, Norsk, Polski, Portuguese, Ruski, Romania, Slovenski, Słomi, Svenska, Turki, I think it is Japanese or Chinese, Czeski, Duński, Deutsch, this is Greece or something like this, and English. So now we'll go to Polski, okay. Więc jak widzicie, tutaj mamy menu, dosyć rozbudowana, możemy wybierać. W tej chwili jest, startuje automatycznie program normalny. Naciśnij strzałkę, aby wejść do menu, tak? Rozpocząć czyszczenie, naciśnij yes, aby wejść do menu. Naciskamy strzałkę, tutaj możemy wybrać program. Są do wyboru trzy programy, normalny, szybki i miejscowy. Wybieramy normalny, możemy wybrać zegar dla normalnego. Automatyczny, czyli robot będzie automatycznie obliczał czas czyszczenia. Możemy też ręcznie wybrać czas czyszczenia. Pomiędzy 5 minut, 10 minut, 20 minut, 40 minut, 60 minut. Możemy także wybrać wyłączone
i wtedy odkurzacz będzie działał aż do rozładowania akumulatora. W tym programie odkurzacz zaczyna od czyszczenia krawędzi, więc objeżdża nam pokój dookoła i dopiero później odkurza środek. Natomiast kolejny program szybki. W tym programie odkurzacz nie odkurza krawędzi, tylko jeździ właśnie program czyszczenie bez mapowania ścian. Więc on jeździ tylko po środku pomieszczenia i on po prostu nie odkurza wzdłuż ścian. Możemy również w tym programie są dwie opcje, albo wybór czasu czyszczenia od 5, 10, 20, 40, 60 minut. Albo możemy wyłączyć zegar i wtedy odkurzacz będzie działał do rozładowania akumulatora. Praca do wyczerpania akumulatora. Następny program, odkurzanie miejscowe. Tutaj program czyszczenie powierzchni 1 na 1 metr, więc odkurzanie miejscowe. Jeżeli naciśniemy to... Nie, to był szybki. Dla szybkiego również możemy... Nie, to dla szybkiego, natomiast dla miejscowego... Dla miejscowego już nie ma tutaj wyboru czasu czyszczenia. Po prostu on sprząta tam w swoim czasie. Inne opcje. Możemy jeszcze wybrać oczywiście czas rozpoczęcia programu, na przykład dla normalnego. Tu możemy ustawić czas. No dzisiaj jest poniedziałek, więc godzina 19:05. Zegar jest ustawiony. Zresztą to jak tutaj pokazuję. Zegar jest ustawiony, natomiast możemy też ustawić opóźnienie startu. Jeżeli ustawimy już zegar, możemy ustawić opóźnienie startu na każdy dzień tygodnia, aby wybrać dzień, potwierdzić używając jest. Naciśnij strzałkę. Na niedzieli, dla poniedziałku, wtorku i tak dalej. Przez cały tydzień przechodzimy, możemy dla każdego dnia ustawić godzinę sprzątania. No i włączyć albo wyłączyć to opóźnienie, programowanie startu. I ostatnią opcją w menu jest wybór języka. Tu możemy wybrać spośród języków różnych, tak jak polski, portugalski, myślę, że tu jest ruski, rumuński, słoweński, słowacki. Nie wiem, czy to jest szwedzki lub norweski, słoweński, turecki. Tu jest prawdopodobnie chiński lub japoński, czeski, duński, niemiecki, grecki, angielski. Wracałem od początku. Hiszpański, francuski, chorwacki, włoski. I to by było na tyle. There we have dustbin. This is very large dustbin because it is, I think, 1.2 liter dustbin. One of the biggest dustbins in robot vacuum cleaners ever. Tutaj mamy pojemnik na kurz o pojemności 1,2 litra. Prawdopodobnie największy, jaki kiedykolwiek został zastosowany w robotach odkurzających. There is also a filter. This is a magnetic holder, like this. Tutaj mamy filtr i taki uchwyt magnetyczny.
Filtr fizelinowy. The dustbin. The another filter is there. Motor filter. Tutaj mamy kolejny filtr, filtr silnika. And there is a large vacuum impeller, very, very large. I think it is the biggest impellers ever used in robot vacuum cleaners. Okay. This is not really stable because it is dumpable filter. To jest raczej filtr jednokrotnego użytku z tego, co przeczytałem w instrukcji. Po zapełnieniu pojemnika ten filtr powinien być wyrzucany za każdym razem. Jednak te filtry były bardzo drogie, więc ja raczej nie rekomenduję ich wyrzucania, ponieważ może być to trochę drogie. These filters are single use according to user manual. You have to dump it into the trash bin after each use with the dust, but they are very expensive, so I do not recommend this. Just clean with another vacuum cleaner. So można je czyścić za pomocą innego odkurzacza, te filtry. There is a charging station, charging contact. And there is a cable. So now I will show you how loud this vacuum cleaner is. Teraz pokażę wam, jak głośny jest ten odkurzacz, więc uruchomimy go na chwilę. Uruchomimy program, start program. Spot mode. Program miejscowy. OK. It's ready now. I think it is the loudest robot vacuum cleaner ever made. Myślę, że to jest najgłośniejszy odkurzacz automatyczny, jaki kiedykolwiek wyprodukowano. No faktycznie jest głośny. Praktycznie jak odkurzacz tradycyjny. Error 07. Check the bumper. Yes.
Okay, and this is the end of the... Oh, and it is the end of the cleaning program, the spot cleaning program. To jest koniec tego programu czyszczenia miejscowego. Zobaczymy, co znajduje się w filtrze nały. Take a look inside the filter. As you can see, there is some dust inside. Yeah, there is already some dust inside. Some dirt there. Cool. Widzicie, trochę już kurzu zebrał. A teraz trochę naśmiecimy, zobaczymy, jak będzie wyglądało sprzątanie ze śmieciami takimi większymi. Now I will clean with some dirt particles. Take a look. Okay, I'm back with some confetti there. So press again the spot cleaning. Okay, bieramy program znowu miejscowego sprzątania. And take a look now. Without the cover. Konfetti has gone now. Widać, większość konfetti zostało zebrane. The confetti was picked up. Okay, and this inside the dustbin, as you can see. Not all, but most is inside the bin. Now let's take a look how church this robot vacuum cleaner. Teraz zobaczmy, jak naładować ten robot odkurzający. Wystarczy go dosunąć do stacji dokującej. So just to press this against the charging station. To what happens there? Okej.
Oh, it's back up itself when you take it from the dock. The searching docking station. Jeśli zdejmiemy go ze stacji dokującej, on szuka tej stacji. Nothing happens. Oh, it is backing to the docking. And now, ładowanie, charging. You can see there small indicator showing that it is charging. Charging, and this indicator is blinking, so it is charging now. But even as the charging dock, you can take off the cover and take the dustbin to empty it, so it is very nice. Nawet będąc w stacji dokującej, gdy ten odkurzacz się ładuje, miga nam taki wskaźnik, że się ładuje, możemy zdjąć pokrywę i opróżnić pojemnik na kurz. Thank you guys for watching this episode and I would like you to encourage to subscribe my channel and look for another videos. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka i zachęcam do subskrypcji mojego kanału i śledzenia kolejnych filmów.